w klubie artystycznym Galeria Grójeckiego Ośrodka Kultury 2 grudnia odbyło się otwarcie wystawy malarstwa pod tytułem Nihil Novi Vice Versa. Autorami prac są Michał Ekiel i Aleksandra Saubut. Prace artystów bazują na skrajnym kontraście. Przedstawiają dwa zgoła odmienne podejścia do tworzenia sztuki i postrzegania świata. Widoczna jest różnica w formach wyrazu, ekspresji oraz zastosowanych metodach. Kontrasty w ujęciu perspektywy, doświadczeniu i samym spojrzeniu. Twórczość autorów umieścić można na dwóch krańcach spektrum artystycznego. Jednak wbrew pozorom tworzą spójną całość. Można się o tym przekonać, odwiedzając wystawę. Dobry wieczór Państwo. To jest Pani Aleksandra Saubut. Dzień dobry. To jest Pan Michał Ekiel. Także razem skomponowaliśmy wystawę Nihil Novi Vice Versa, której przyczyną, tak naprawdę pomysłem na całość, były jedne zajęcia na naszej uczelni. Wpadliśmy na pomysł, który był w pierwotnej formie żartem, na temat tego, czemu by razem nie stworzyć jakiejś wystawy. I tak od słowa do słowa przyszło to co do czego, tak, że stworzyliśmy wspólną całość opartą na skrajnym kontraście. Tak, udało się to zrealizować, bo w ogóle geneza żartu leżała w tym, że uważamy siebie za w zasadzie absolutne przeciwieństwa pod wieloma względami. Też usłyszeliśmy coś podobnego w sumie na koniec roku, jak organizowaliśmy wystawę na uczelni, że naszych prac nie należy powiesić obok siebie, bo cytując Michała, prace zjedzą moje, ponieważ są takie mocne w charakterze. I trochę chyba stwierdziliśmy, że chcemy zrobić na przekór temu, co usłyszeliśmy. Pewnie. Idąc na przekór jest zawsze nieco ciężej. I ciekawie. I ciekawie. Jednak właśnie ja staram się operować dosyć agresywnymi kontrastami, przy czym Ola... Ja jestem raczej delikatna i lyryczna. To zresztą też się wiąże z pewną anegdotką na grafice, na zajęcie, jak akurat robiłam odbitkę i powiedziałam, że nie potrzebuję Twojej pomocy przy prasie drukarskiej. Profesor był zaskoczony. Takie delikatne prace i taka silna dziewczyna. No jak widać. Oj tak, to też kwestia bałaganiarstwa przy odbijaniu prac wychodzi. To prawda, tak, tak. Więc jakby no w każdym możliwym aspekcie uważaliśmy, że jesteśmy od siebie różni, a w tych różnicach zaczęliśmy w którymś momencie też dostrzegać coś pięknego. Mhm. Jakoś tak nas to zainspirowało. Prace zestawiliśmy razem, okazało się, że one pięknie się uzupełniają nawzajem. Stworzyliśmy wspólną kompozycję, a nawet wieszając wczoraj było w tym... W samym wieszaniu było... Nie tyle sporo przypadku, co sporo szczęścia, ponieważ nawet prace, które wyrównywaliśmy, okazywały się, że wiszą równo, chociaż zawiesiliśmy, przypadkiem zawiesiliśmy, żeby zobaczyć, czy jest równo, żeby poziomicą to sprawdzić. Jednak praktycznie wszystkie prace wychodziły na równej linii, tak jak chcieliśmy to później pozostawić. Tak samo nie umawialiśmy się co do kolorystyki, a okazywało się w trakcie wieszania, że w zasadzie dużo tych kompozycji mamy bardzo ze sobą spójnych. Bo jakby prace powstawały w dużej mierze jednak oddzielnie, taka była koncepcja. Chcieliśmy przedstawić siebie do zrobienia czegoś specjalnie na tę wystawę. I okazała się jakaś taka mimo wszystko dążność w jednym kierunku, mimo tego, że z pozoru wyglądało, że szliśmy w zupełnie dwie różne strony. Ciekawe to było, z pewnością również dla nas. No i mamy nadzieję, że dla tutaj odwiedzających Grójecki Ośrodek Kultury również się to okaże interesujące.